Ale żeby tutaj wiedzieć na 100%, to prosimy osoby, które są dzisiaj z nami, o informacje na czacie, bo bardzo nas to interesuje, czy faktycznie nas widać, czy nas słychać. Ja również tutaj dodam, że właśnie rozpoczęło się nagrywanie całego spotkania, więc dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry, Justyno, cześć, witamy cię serdecznie, bardzo się cieszymy. Wówczas mamy informację, że wszystko widać, wszystko słychać. Jest, jesteśmy, fajnie, super. Bardzo się cieszymy, że tyle osób tutaj widzę, że zaczęło odpisywać, że jest doskonale i że słychać i że widać. Bardzo, bardzo nas to cieszy. No właśnie, nas to cieszy. Dajcie znać, jakie organizacje, jakie stowarzyszenia, jakie fundacje są dzisiaj z nami. Na pewno na swoich ekranach widzicie Fundację Fani Mani oraz tutaj Stowarzyszenie Mierz Wysoko. Witam Was serdecznie, Magdo i Natalio. Cześć. Cześć. Witamy. Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie. Wielkie dzięki, że przyjęłyście to zaproszenie, żeby pokazać, jak można ogarnąć tą całość finansów swojej organizacji. No bo dzisiaj będziemy mocno w temat finansów się zagłębiać, ale na sam początek. Kochani, Magda jest współzałożycielką i wieloletnią prezeską Stowarzyszenia Mierz Wysoko. Od 15 lat działa w organizacjach pozarządowych. Działa też na poziomie szkoleń, mentoringu, coachingu, żeby ten wolontariat i całe stowarzyszenie miało też bardzo dobre podwaliny tego biznesu. Czy wszystko powiedziałem dobrze? Czy chcesz coś dodać, Magdo? Bardzo fajnie powiedziałeś i rzeczywiście oprócz prowadzenia organizacji, już kilka organizacji mam na swoim koncie, to te kwestie związane z organizacją pracy, z zespołem, z rozwojem osób w zespole, to jest taki mój konik i tym się też zajmuję, oprócz aplikacji, o której opowiemy dzisiaj. O tak, aplikację już tutaj widziałem, więc kochani, spotkanie potrwa około godziny, bo naprawdę warto posłuchać, zobaczyć wszystko do końca, bo tam naprawdę są bardzo piękne i ciekawe informacje i dzisiaj dziewczyny je przekażą. No właśnie, dziewczyny, bo z nami jest również Natalia, czyli wiceprezeska Stowarzyszenia Mierz Wysoko, która również szkolenia, coaching, doradztwo prowadzi i działa w tym temacie zawodowo-biznesowo. Wiele kursów, które tutaj wymieniłaś, skończyłaś dla właśnie poprawy, dla swojej własnej jakości, w tym, żeby zarządzać różnego typu projektami. Czy dobrze? Dobrze tutaj wyczytałem. Dobrze wyczytałeś. Projektami, produktami, wszystko się zgadza. Przepięknie. No to w takim razie, dziewczyny, oddaję Wam głos. Ja również włączam nagrywanie wideo, live transmisję na Facebooku, żeby osoby, które są z nami na Facebooku, też miały możliwość nas posłuchać. I proszę bardzo, oddaję Wam głos. Scena należy do Was. Publiczność również. Dzięki. Dzięki za Świetnie. miejsce. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy wszystkim za przywitania na czacie. Osoby, które dołączają do nas, dalej zachęcamy, żebyście również wpisywali, z jakich jesteście organizacji, skąd się z nami łączycie. Wszystkie osoby, które do tej pory się już witały, serdecznie, serdecznie witamy. I tak, słuchajcie, z takich organizacyjnych kwestii, to spędzamy tutaj razem godzinę, także zachęcamy, żebyście złapali coś do pisania, bo mamy nadzieję, że tutaj będą treści, które będziecie chcieli dla siebie zanotować. Poza tym, jeśli macie pytania, to zadawajcie je na bieżąco na czacie. My będziemy na nie odpowiadać od razu, albo jeśli wiemy, że za chwilę w trakcie naszej prezentacji będzie odpowiedź, to będziemy je parkować i później się do nich odnosić. Ale jeśli cokolwiek jest niejasnego, coś chcecie dopytać, to można od razu w czat wpisywać. I tak, czy coś jeszcze, Natalia, z takich na start Ja fragmentów? to bym jeszcze tylko zapytała, czy ktoś w ogóle słyszał już o aplikacji 2 do 2 z tych osób, które tutaj dzisiaj mamy, bo jak patrzę na nazwę organizacji, to tak jestem ciekawa, czy
Ktoś słyszał i Słyszał i go. korzysta. No Ona nawet właśnie, ja tutaj już wypatrzyłam jednego naszego użytkownika. Świetnie. Tak, okay. Dzięki. No dobrze, to dziękujemy i jak jeszcze ktoś dołącza, to prosimy, żeby napisał skąd jest i czy o nas słyszał. I tak w skrócie tylko, co będziemy robić? Dzisiaj w skrócie będziemy podążać przez takie merytoryczne rzeczy, jak ogarnąć całość finansów. I Mateusz już nas przedstawił, także dziękujemy za to, że nas przedstawiłeś. To, co o czym jeszcze nie powiedziałeś, to jest aplikacja 2 do 2, z którą tutaj dzisiaj będziemy, chciały pokazać. Aplikacja 2 do 2 jest to narzędzie, które jest dedykowane organizacjom pozarządowym, które to służy właśnie do zarządzania projektami i zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych. Na ten moment z aplikacji korzysta już ponad 300 organizacji. Aplikacja ma już 5,5 roku, no i liczba tych organizacji korzystających stale rośnie. Więc w drugiej części dzisiejszego spotkania pokażemy Wam trochę, jakie ma to możliwości i jak może wspomóc i jak może zarządzanie finansami wesprzeć. I jeszcze Magda, może dokończysz, co jeszcze robimy oprócz aplikacji? Tak jest, więc tutaj odpisałam też na pierwsze pytanie na czacie. A co my jeszcze robimy? Aplikację prowadzimy od ponad 5 lat i od tego czasu jesteśmy w kontakcie z organizacjami z całej Polski. I w wyniku tej pracy z aplikacją rozpoczęły się nasze działania związane ze szkoleniem, z konsultacjami, z procesami coachingowo-mentoringowymi, czyli takim rozwojem organizacji i tym, czym w sprawie czego spotykamy się również dzisiaj, czyli tym, w jaki sposób zbudować solidne podwaliny w organizacjach, jak usprawniać te praktyki związane z właśnie zarządzaniem finansami, tak żebyśmy mogli sprawniej, z większą satysfakcją i stabilniej realizować nasze działania związane z misją, ze wszelkimi działaniami społecznymi, którymi się zajmują nasze organizacje. Mówię naszymi, no bo tak jak już zobaczyliście, my też pochodzimy z organizacji pozarządowych i jakby na tym doświadczeniu bazujemy, więc jesteśmy nastawione bardzo mocno na praktykę i na to, żeby wszystkie nasze dobre rady znalazły realne przełożenie na pracę waszych organizacji. Okay. Także myślę, że możemy lecieć dalej. I teraz tak, na start, słuchajcie, zanim rozpoczniemy szkolenie, to taka sytuacja. Wasza organizacja otrzymuje 200 tysięcy euro waluty na dotacji na rozwój waszej organizacji. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ho, ho, no właśnie. I teraz słuchajcie, z jednej strony pewnie już tutaj motyle w brzuchu i fantazje, na co to wydamy, ale jeśli patrząc od strony zarządzania waszą organizacją, słuchajcie, jak myślicie konkretnie w odniesieniu do waszej organizacji, jakich wyzwań i trudności byście się spodziewali w takiej sytuacji, jakie byłyby wasze obawy? Jakbyście mogli podzielić się. Podzielcie się, słuchajcie, na czacie. Rozliczanie. Podejrzewam, że tutaj chodzi i o takie bieżące zapanowanie i jak to na koniec rozliczyć. Rozliczyć i zaraportować. Ja później muszę rozliczyć i zaraportować, tak. Dużo dokumentów, ja już coś takiego przerabiałam. Okej, okay, czyli są osoby, które już nawet wiedzą, że duża dotacja to jest duże szczęście i duże problemy. Okej, okay. Koordynacja, wydawanie nie na to, na co potrzeba, czyli pewnie też te obwarowania, które mamy i na co w ogóle ta dotacja będzie. Na które konto bankowe i ile ja na tym koncie już mam środków. No właśnie, słuchajcie, z naszego doświadczenia nowe konta w planie kont, super, ktoś tutaj myśli już o swojej księgowej, żeby dobrze wiedziała, jak to zaksięgować. Środki finansowe i niefinansowe. Okej. Słuchajcie, z naszego doświadczenia wynika, że jak pracujemy z organizacjami i widzę, że tutaj też to się pojawiło, że dotacje i to może być z jednej strony rozwój dla organizacji, ale bardzo często widzimy, że jeśli nie ma tych solidnych podstaw, to albo może to się kojarzyć, może to skutkować kryzysami w organizacji, trudnościami, tak?
i tym, że te pieniądze wcale nam się nie pomogą rozwinąć, tylko postanowią nas przed olbrzymimi wyzwaniami. Albo tutaj się akurat to nie pojawiło, ale też zdarzają się sytuacje, które widzimy w organizacjach, że ktoś wręcz boi się przyjąć taką sytuację rozwojową i przyjąć tą szansę dla swojej organizacji, bo nie wie, jak podoła od tej strony organizacyjnej. Tak? Także to, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, to o tej bazie. Wierzymy, że jeżeli zbuduje się tą solidną bazę organizacyjną dla organizacji, która wcale nie musi być bardzo trudna i to nie muszą być duże nakłady czasu, a nawet mogą to być, jakby można ten tak naprawdę to nam zmniejszy w całości ten czas, który poświęcamy na rozliczenia, to będzie taką trampoliną, tak? I taką trampoliną, która pozwoli nam, naszej organizacji, wykorzystać szansę, która przyjdzie, na przykład 200 tysięcy grantu. Niestety takiego nie rozdajemy, ale dla wszystkim tego w przyszłości życzymy. I teraz tak w kilku zdaniach, o czym będziemy merytorycznie mówić? Powiemy sobie o takich prostych krokach na temat wiedzy o finansach w organizacji pozarządowych. Wejdziemy sobie do aplikacji, zobaczymy, jak ta aplikacja wygląda, ale też będziemy się dzielić z Wami dobrymi praktykami w zarządzaniu finansami. Będziemy, tak jak sami zauważycie, mamy nadzieję, że potraktujecie to jako dobre praktyki. I oczywiście będziemy mieć przestrzeń na zadawanie pytań, do czego jeszcze raz powtórzę, ci, którzy się dołączyli, jeżeli macie jakieś pytania, zapisujcie, będziemy na nie odpowiadać, a jeżeli nie, przeniesiemy je właśnie, jeżeli nie odpowiemy od razu, przeniesiemy je właśnie do tej sesji pytań i odpowiedzi. Dobra. To teraz te proste kroki, o których będziemy mówić, obrazując wiedzę i obrazując wiedzę o finansach w organizacji pozarządowych. My podzieliłyśmy sobie te kroki na takie elementy: przychody i koszty, budżet roczny, współpraca w zespole i narzędzia. I oczywiście tych kroków na pewno jest więcej. My podzieliłyśmy to na takie obszary i tam trochę będziemy do nich jeszcze dopowiadać, ale też ze względu na czas trwania dzisiejszego spotkania pobieżnie przedstawimy każdy z tych elementów, tak aby można było sobie albo powtórzyć, albo sprawdzić, czy się już to ma, albo też wiedzieć, gdzie jeszcze udać się, żeby dalej powiększać swoją wiedzę. No więc zaczniemy od przychodów i od źródeł przychodowych organizacji. Zazwyczaj tutaj też robimy tak, żeby grupa trochę podpowiedziała, z czego korzysta, z czego nie korzysta, ale tak jak już mówiłam przed chwilą, dzisiaj tak trochę pobiegniemy z wiedzą merytoryczną, żeby na wszystko zdążyć. Więc jakie to źródła przychodów występują w organizacji? Na pewno granty, dotacje, to jest coś, co najczęściej pojawia się jako najbardziej popularne, darowizny celowe, czyli środki na wykonanie jakiegoś zadania, niekoniecznie od urzędu. Składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń 1,5%, w przypadku organizacji pożytku publicznego. Darowizny indywidualne, darowizny korporacyjne, czyli środki, gdzie mamy jakąś kwotę i mamy po prostu wykonać jakieś zadanie bez konieczności, czasami bez konieczności konkretnego kosztorysu. Ale też źródła przychodów takie jak działalność odpłatna i gospodarcza. Coraz więcej organizacji korzysta z tych źródeł przychodowych. Zbiórki, zrzutki i tutaj do tego pewnie też zaliczyłoby się funny money jako źródło przychodów. Odsetki bankowe, zyski z kapitału żelaznego, udziały i akcje oraz przychody z majątku, na przykład wynajem lokali czy sprzętu. To są źródła przychodów, które występują nieco rzadziej, niemniej jednak występują i są organizacje, które z tego korzystają. Mamy sporo konsultacji na temat tego, organizacje zadają nam pytania, jak to jest, jak dojść do tego, ile tak naprawdę mamy wolnych środków. Czy to te kwoty, które mamy na koncie, to są tymi kwotami, które powinniśmy mieć, czy jeszcze coś jest, czego nie ujęliśmy. No i właśnie naszym zdaniem dzięki pilnowaniu tych źródeł przychodów, dzięki wyodrębnianiu sobie szczegółowo poszczególnego źródła przychodów, które występuje w organizacji, odpowiedzi na te pytania, które przed chwilą powiedziałam, są znacznie prostsze, bo wiemy, co się dzieje i to, że pilnujemy sobie 1,5% jest oczywiste, ale czasami może nie pilnujemy sobie darowizn indywidualnych, które wpływają w mniejszych kwotach. Więc zachęcamy do tego, żeby
sprawdzić, jakie źródła przychodowe występują w organizacji oraz też pilnować ich wysokości. Więc tak, kolejnym krokiem, czy mnie dobrze słychać, bo ja słyszę echo, tylko chciałam się upewnić. Nie dobrze cię słychać. Dobra, więc tak, pierwszy krok to jest, słuchajcie, zapanowanie nad tymi źródłami przychodów. Kolejny krok to jest zapanowanie nad wszystkimi naszymi kosztami, nad wszystkimi naszymi wydatkami. I teraz tak, możecie zadać pytanie, okej, część osób mówi, że słychać echo, ale mam nadzieję, że już teraz jest w porządku. Więc teraz tak, po co ewidencjonować koszty? Słuchajcie, po pierwsze, zobowiązują nas do tego przepisy prawa i o ile w dotacjach to jest oczywiste, 1,5% też już większość organizacji ma świadomość, że potrzebuje mieć pewność i wiedzieć, na co te środki zostały spożytkowane. O tyle nie każda organizacja jest świadoma, że na przykład jeśli otrzymuje darowiznę celową, to również powinna mieć taką ewidencję, tak? Czy jeżeli prowadzicie działalność odpłatną, to ona powinna się w obrębie waszego roku zamknąć, zbilansować koszty z przychodami, tak? Po drugie, ważne jest to, żeby jakimi środkami dysponujecie, tak? Stąd potrzeba wiedzy, jaki jest stan w poszczególnych źródłach przychodowych i ile już wydawaliście. Po trzecie, i co jest bardzo ważne, i często kiedy z organizacjami pracujemy, nie wszyscy mają tą świadomość, jeżeli nie wiecie, z czego jest pokryty dany wydatek, to, czyli nie wiecie, nie macie świadomości, że on wyszedł i nie wiecie, z czego go pokryliście, to prawda, jest duża szansa, że go pokryjecie z własnej kieszeni, tak? Jeśli prowadzicie zajęcia, warsztaty w terenie i przewozicie sprzęt i nie wiem, korzystacie z waszego zaplecza w domu do funkcji biurowych, jeśli potrzebujecie zatankować wasz samochód czy samochód wolontariusza i prawda, nie monitorujecie tych wszystkich wydatków, to jeżeli one nie mają pokrycia w źródłach przychodów, no to niestety pokrywacie to z własnej kieszeni. No i również jest to niezbędne w tym okresie, który mamy teraz, czyli podczas tworzenia sprawozdań finansowych całej organizacji, aby odpowiedzieć na trudne pytania naszych księgowych, żeby móc realnie ocenić jakość przygotowanego sprawozdania. Dobrze jest mieć własne dane, z którymi to możemy zderzyć, tak? Więc tutaj jest to podsumowanie. Natomiast słuchajcie, to się realnie przekłada na funkcjonowanie organizacji i zdarzyło mi się pracować z organizacją, która przyjęła na przykład bardzo duży grant na koniec roku, mieli taką możliwość, czasami wiecie, niektóre instytucje na przykład takie dodatkowe projekty grantowe uruchamiają, przyjęli bardzo duży grant, wydawało się znowu, że to jest ten stos pieniędzy, które mieliśmy na jednym z pierwszych slajdów, a okazało się to być sporym wyzwaniem dla organizacji właśnie po stronie wkładu własnego, ponieważ nie przeliczyli sobie, ile środków własnych już wykorzystali w ciągu roku i okazało się, że na ten listopad, grudzień już tych środków własnych nie mieli zbyt wielu i mieli bardzo duży problem z tym, żeby po stronie wkładu własnego w tym projekcie, w którym on był wymagany, go zapewnić. Tak, więc jakby stały monitoring tego, ile nam już zeszło z naszych własnych środków, z tych wszystkich źródeł, również tych dodatkowych, o których mówiła Natalia, które nie każdy na co dzień monitoruje, pozwala jakby móc podejmować szybkie i sprawne i trafne decyzje. Tak, podobnie jest z organizacjami, które uruchamiają swoje działalności odpłatne. Jest tak, że na początku rozpoczynamy działania, są przychody na konto, fajnie, bo one są trochę mniej, prawda, są trochę bardziej elastyczne niż te grantowe czy dotacyjne, a potem znowu w październiku, listopadzie, grudniu pojawiają się pytania. Świetnie, ale ile nam dokładnie wpłynęło na konto, ile myśmy już z tego wydatkowali, czy my do końca roku zejdziemy ze wszystkich środków, a przypominam, że jeżeli z tych środków nie zejdziemy, to ma swoje konsekwencje dla organizacji, przychody stają się przychodami działalności gospodarczej, jeśli nie ma tutaj jakiegoś dodatkowych przepisów. Także słuchajcie, krok kolejny to jest właśnie ewidencjonowanie wszystkich kosztów. Kolejny krok to budżet roczny organizacji. Trochę jestem ciekawa, czy wiele z Was prowadzi w organizacjach taki budżet roczny, jakbyście chcieli się podzielić, czy prowadzicie budżet, planujecie sobie
Wasz rok w budżecie rocznym. Czym ten budżet w ogóle jest? Budżet jest taką mapą, drogowskazem, który pokazuje nam właśnie te nasze kierunki działania, co chcemy zrobić w tym okresie czasu. My rekomendujemy, aby był to okres roku. Budżet roczny jest elastyczny, jest jak taka sprężyna, dopasowany. Nie ustawiamy w tym budżecie czegoś jeden i koniec kropka, tylko dajemy sobie tą taką możliwość elastyczności, żeby podejść do tego właśnie w taki sposób. Ale też budżet roczny jest czymś skrojonym na miarę. Każda organizacja będzie mieć inny ten budżet roczny, będzie mieć ze względu na to, że ma inną charakterystykę działań, więc ten budżet powinien być dopasowany, właśnie skrojony na miarę działań organizacji pozarządowej. Dzisiejsze spotkanie to jest tylko takie pokazanie o tym budżecie rocznym, więc dosłownie w takich dużym skrócie powiemy o krokach, które są niezbędne do stworzenia tego budżetu, a jest tym właśnie czas planowania, zbierania danych. Kolejnym etapem to jest właśnie tworzenie takiego budżetu. Kolejnym etapem to jest prowadzenie tego budżetu i monitoringi. Rekomendujemy, aby właśnie budżet był dopasowany do jednego roku, do organizacji, ale żeby kwartalnie do niego zaglądać i robić reprognozy tego budżetu. Czasami wchodzą nam nowe projekty, czasami niestety liczyliśmy na jakiś projekt, a on nie wejdzie, więc kwartalnie przyglądamy się temu, co się dzieje w organizacji i poprawiamy, korygujemy, tworzymy nowe forecasty, nowe założenia naszego budżetu, tak aby stale mieć dostęp do właśnie takiego pełnego, aktualnego wglądu w to, co się dzieje. I teraz tak, pokażę teraz taki slajd, jak wygląda budżet roczny w aplikacji. Na razie tylko slajd, bo później jeszcze zerkniemy i zobaczymy, jak to wygląda. W aplikacji 2 do 2 jest możliwość tworzenia budżetu rocznego i tak jak widzicie, tutaj mamy zestawienie planowanych kosztów, do tego mamy przypisane przychody, które wiemy, że występują w organizacji. Więc widzimy sumę przychodów, widzimy sumę kosztów i widzimy bilans, czyli co mamy w nadmiarze, a co w niedomiarze. Tu akuratnie na naszej tabelce wygląda, że w nadmiarze mamy tylko jedną pozycję, ale jest w toku, w realizacji. Widzę tutaj Dorota, u nas trudno dopasować, przewidzieć budżet, ratujemy chronione gatunki, raz mamy ich 200 w roku, a raz 600. Mhm. Tak czasem jest, że jest trudno, jednakże jakieś koszty stałe, jakieś takie powtarzające się działania w organizacji zazwyczaj w mniejszej bądź większej dokładności jesteśmy w stanie znaleźć. Więc właśnie tutaj ta praca związana z tym zbieraniem danych i z przygotowaniem się do tworzenia budżetu rocznego jest właśnie tym momentem, który pozwoli nam zbadać jakąś cykliczność i powtarzalność w naszej organizacji. A tutaj takie zdjęcie na pewno się już przy niejednych, zazwyczaj projektach mogliście spotkać z takim zdjęciem. Ono nam tutaj obrazuje, przywołam tutaj ten nasz case z tym grantem 200 tysięcy euro, który otrzymaliśmy, brać, nie brać. I właśnie tak to wygląda. Na początku są wizje, koncepcje, plany, chęci, motywacje. I tak zaczynamy rysować konia od tyłu. A jak się pojawiają trudności, projekt jest w trakcie, czegoś nie dopilnowaliśmy, czegoś nie przewidzieliśmy, no to ten projekt kończy się po prostu resztką sił, tak jak ta noga tutaj ostatnia. I tutaj tym naszym taką rekomendacją jest to, żeby właśnie bieżące nawyki, to jest coś, co może nas uchronić przed tymi resztkami sił i tymi wypaleniami przy realizacji projektu. O, Dorota, tak wyglądam po 22 godzinach pracy. Dokładnie. Wiele osób z organizacji tak wygląda, najpierw przeczytam 22 grudnia, bo koniec grudnia jest również czasem, kiedy zaczynamy właśnie wyglądać jak to jak ta noga od konia. Tak, ta przednia noga. Jeszcze powiem, że bo dzisiaj, tak jak tutaj rozmawialiśmy z Mateuszem, przygotowałyśmy taki przegląd tych jakby obszarów, które naszym zdaniem, nad którymi należy zapanować, żeby mieć wizję całości finansów. Na przykład jeśli chodzi o budżet, to my robimy takie osobne szkolenie dwugodzinne, na którym bardziej krok po kroku rozbijamy, jak przygotować tą tabelę, o której mówiła Natalia.
jak to zaplanować. I jeszcze tak odnosząc się do tego, że do tego komentarza, że nie wiemy do końca, prawda, jakie będziemy mieć źródła finansowania w danym roku. To jest w ogóle sytuacja w naszym trzecim sektorze. I z tego powodu my po pierwsze zachęcamy organizacje, żeby myśleć o dywersyfikowaniu źródeł finansowania, to się tak ładnie nazywa, ale chodzi o to, żebyście mieli kilka nóg, jeśli już tutaj mówimy o koniu, kilka jakby waszych podstaw działania, tak, żeby nie być uzależnionych na przykład tylko od jednego typu grantów, które otrzymujecie. I bardzo często budżet zaczyna być potrzebny w organizacji w takim momencie, kiedy zaczyna być właśnie tych źródeł finansowania kilka. Oraz kiedy wasza organizacja nabiera takiej stabilności, że zaczynacie mieć trochę więcej kosztów stałych, tak? Czyli macie podstawowe swoje biuro, kilku pracowników zaangażowanych. No i jeżeli prowadzicie organizację, to pewnie około grudnia, a może stycznia pojawia wam się pytanie, czy w tym roku uda mi się tych, prawda, czy dalej będę mógł tych moich pracowników mieć zatrudnionych, w jaki sposób to, że zderzę z różnych projektów. I właśnie budżet odpowiada, ten całościowy organizacja pomaga odpowiedzieć sobie na te pytania, tak? Czyli mam te swoje korowe, stałe działania, stałe koszty w związku z tym również i jak ja mogę je zbilansować. Mhm. Szczerze zazdroszczę wszystkim problemów z rozliczaniem, bo u nas nie ma na razie czego rozliczać. Aha, okej. My też już koniec kasy. Mam nadzieję, że tutaj uruchomi się więcej różnych środków w związku ze zmianami, które nadchodzą i które się obecnie dzieją. Natomiast też powiem, dlaczego moment przestoju, można tak powiedzieć, jest dobrym momentem na myślenie o tym, jak robimy rzeczy. Zresztą tutaj mamy w prezentacji cytat jednej z organizacji, która korzysta z aplikacji i właśnie w tych momentach spokoju, myśmy też mamy za sobą taką spokojniejszy czas podczas jesieni i te momenty wykorzystujemy właśnie na zastanowienie się, jak chcemy działać, kiedy działania przyspieszą, tak? Kiedy wejdą środki, czyli ten moment, kiedy jest mniej grantów do rozliczania, możemy przeznaczyć na rozwój i na wzmocnienie instytucjonalne naszej organizacji. Okej. I teraz tak. Natalia mówiła, pokazała, jak to właśnie może być, kiedy mamy piękne założenia, ale które w trakcie zaczynają nam coraz bardziej szwankować. I odpowiedzią na te wyzwania, żeby nie mieć 22 godzin pracy za sobą, jest taki bieżący monitoring. Nam monitoring kojarzy się z takimi bieżącymi porządkami, dlatego też z tyłu tutaj na tym slajdzie taka piękna szczotka do porządków. Widzę tutaj kolejne właśnie uwagi na czacie dotyczące tego, że oczekuje się od organizacji działać non-profit. Domyślam się, że non-profit, a może też chodzi o kwestie finansowania działań pomiędzy projektami. No to są zawsze wyzwania i myślę, że to one się będą działy. Natomiast to, co my możemy pokazać, to prawda, w jaki sposób właśnie ulżyć sobie w części tej pracy. Do czego zaraz dojdziemy. Słuchajcie, bieżące monitorowanie. Podzieliłyśmy je na takie działania, które rekomendujemy wykonywać kwartalnie i takie, które rekomendujemy wykonywać miesięcznie. Słuchajcie, kwartalnie dobrze jest zrobić taki przegląd waszej organizacji i ustalić między innymi to, jaki jest stan środków na kontach. Więc tak, po pierwsze, słuchajcie, aby to móc ustalić, potrzebujecie zrobić porządek na waszych projektach i na poszczególnych źródłach finansowania i w całej organizacji. Tak? Czyli to, o czym mówiliśmy, o tym zderzaniu przychodów z kosztami. Po drugie, zajrzeć na swoje konto bankowe albo kilka kont bankowych, bo tutaj przy okazji dotacji z euro było pytanie, na które konto bankowe, więc jest ich kilka, często w organizacjach, ale również zajrzeć na konta księgowe u naszej księgowej. Bo bardzo częstym problemem w organizacjach jest to, że my prowadzimy sobie swoje rozliczenia 1,5%, trzech projektów, które prowadzimy, tak, i jakoś tam sobie te koszty dzielimy, przekazujemy to do księgowej, a potem w trakcie projektu robimy zmiany, o czym zapominamy naszej księgowej dać znać. Więc ona ma swoje zapisy
w starej wersji, a my mamy w nowej. Także zachęcamy do tego, żeby co kwartał zrobić takie porządki. Oczywiście te rozbieżności mogą być też na przykład z pomyłek, ponieważ księgowe i księgowi również są tylko ludźmi, im też się zdarzają pomyłki albo jakieś niezgodności, jeśli chodzi o opisy. Kwartalnie rekomendujemy również podsumowywać te potrzeby na wkłady własne, czyli patrzeć, jakie mamy projekty, ile tych wkładów własnych jeszcze będziemy potrzebować, ile mamy tych środków z tych innych źródeł finansowania, bo już w pierwszym punkciku zrobiliśmy tutaj ten przegląd. I jeśli prowadzicie budżet, to po takim porządku wprowadzać korekty, zmiany, profesjonalnie to się nazywa reprognozy w waszym budżecie na kolejny okres, bo tak jak Natalia mówiła, budżet jest czymś elastycznym i no, wszystkie, myślę, działy przedsięwzięć są dosyć elastyczne, ale szczególnie w organizacjach pozarządowych potrzebujemy elastycznie móc zmieniać, prawda, i dopasowywać się do sytuacji. Tak Słuchajcie, uśmiechało, czy są. Barbara napisała, jak dobrze, że sama księguje. Tak, to znaczy ją To ułatwia sprawdzić. komunikację. Pewnie łatwiej jest uzgodnić się z samą sobą, jakie powinny być opisy na te księgowe, żeby to było jednoznaczne. Czy do kwartalnych działań są tutaj jakieś pytania, uwagi? Wiedziałam od 12 lat, sama ogarniałam, ale jest coraz trudniej. Agnieszka, też się nauczyłam sama księgować, bo księgowa to masakra. Wow, to przyznam, że jest to dosyć wyjątkowa grupa, dużo szkolimy i dość rzadko do tej pory nam się zdarzały kręgi, w których rzeczywiście działacze się uczyli księgowości, aby wziąć tą część sprawy w swoje ręce, więc bardzo duże tutaj wyrazy szacunku. Dobrze, słuchajcie, jeśli będziecie mieć pytania do tej części, to oczywiście piszcie na czacie, a ja w takim razie przechodzę do działań, które rekomendujemy wykonywać miesięcznie. Najlepiej byłoby ze swoją księgową, być może czasami we własnej osobie z samym sobą, przekazywać wszelkie dokumenty finansowe w trybie miesięcznym. Natomiast wiemy, że w organizacjach bywa bardzo różnie, bo zależy to od waszej skali działań i jeśli ta skala nie osiągnęła takiego, nie jest tak duża i nie jest tak intensywna, żeby to było miesięcznie, no to zdarza się to rzadziej. Natomiast nawet w takim wypadku zachęcamy, żebyście po swojej stronie ewidencję wydatków w jakimś swoim narzędziu robili w cyklach miesięcznych, żebyście na bieżąco wiedzieli, jakie środki już wam zeszły z waszych źródeł finansowania i czym dalej dysponujecie. Na bieżąco również porządkować dokumenty, opisywać je pod tym kątem księgowym i drukować, tak? Bo teraz coraz większa część dokumentów jest, część przychodzi do nas online, część jest w różnych aplikacjach, a tylko część przychodzi do nas fizycznie w formie papieru. I o ile nie macie w pełni cyfrowego obiegu dokumentów, to jest osobny temat, to zachęcamy, żeby w trybie miesięcznym sobie nawet oznaczyć jeden dzień w ciągu miesiąca, kiedy to wszystko drukujecie, opisujecie i porządkujecie. Możecie odkładać do jednej wybranej przygródki, ale już 2 miesiące to jest taki czas, w którym zapominamy o tym, co się działo, nie wszystko odnajdziemy na mailu i zaczynają się robić dziury i coraz większe błędy. Trzecia aktywność miesięczna, która się powinna zdarzyć miesięcznie, to jest weryfikowanie płatności, czyli właśnie znowu stanu tych naszych wszystkich dokumentów kosztowych, które trafiły na biurko, na maila do wszystkich osób w zespole, z naszymi dokumentami z kont księgowych. Jeśli współpracujecie z waszą księgową w trybie miesięcznym, to pewnie robicie takie comiesięczne sprawdzenie, czy do wszystkich transakcji z konta są dokumenty księgowe. Jeśli to robicie rzadziej, to zachęcamy, żeby dla samych siebie zaglądać na to konto. Przygotowywać raporty kasowe, jeśli macie gotówkę u was w organizacji i pilnować porządku w liście pracowników zgłoszonych do ZUS. Kiedy rozmawiamy z księgowymi, które obsługują organizacje, jeśli nie są członkami organizacji, to rzeczywiście jednym z częstszych błędów jest ten brak porządku po stronie pracowników i zleceniobiorców. Regularnie w trybie miesięcznym trzeba pracowników rejestrować, wyrejestrowywać z ZUS-u. To też jest nastręcza dużo dodatkowej pracy zarządom organizacji korygowanie tych błędów. Tutaj Dorota pisze, że największym problemem, który powoduje kłopoty, jest to, że część faktur dostaje z zamówień na papierze, a inni wysyłają na 4 różne maile. Dokładnie. Słuchajcie, teraz nie będziemy się skupiać na szczegółach usprawnienia obiegu dokumentów, ale to jest jeden z obszarów, w których właśnie konsultujemy organizacje, bo widzimy, że to się wydaje proste, ale nastręcza bardzo dużo trudności, błędów,
a przekłada się na nasz czas i nasze obciążenia związane z rozliczeniami. W związku z tym, jeżeli byście byli tym zainteresowani, zapraszamy do indywidualnego kontaktu. Słuchajcie, jeszcze takie narzędzia, które mogą być Wam przydatne przy tych porządkach kwartalnych i miesięcznych. Jak może wyglądać taka tabela, która pomoże Wam właśnie sprawdzić stany Waszych kont, co się na nich powinno znajdować, kont bankowych, co się na nich powinno znajdować, a co się znajduje. To jest też taki raport, który można wyciągnąć z 2 do 2, zaraz go pokażemy też online, ale jest to, zobaczcie, zestawienie poszczególnych projektów, pierwsza kolumna to są projekty oraz inne źródła przychodowe organizacji. I ostatnie trzy kolumny to jest budżet, czyli to jest to, co nam weszło na danym źródle finansowania. Druga kolumna od końca to jest realizacja, czyli jakie mamy wydatki na tym źródle finansowania i ile pozostało nam do wydatkowania, tak? To można oczywiście w Excelu sobie obrobić, bo niektórzy mają te wszystkie środki na jednym koncie, niektórzy mają na kilku, więc wtedy to wymaga jakby odpowiedniego przeorganizowania, ale mamy podstawę, żeby móc w ogóle rozmawiać, czym mamy, czy wiemy, czym dysponujemy, jakie są te nasze środki. Drugą przydatnym narzędziem, tu jest w wersji excelowskiej, ale my znowu pokażemy, jak to wygląda też w aplikacji 2 do 2, bo tam to wygląda dosyć prościej i nie trzeba się martwić formułami Excela. Są właśnie takie tabele, które pozwalają nam na monitorowanie bieżącego stanu naszych projektów. Tak? Tutaj jak widać jest to jakiś zupełnie przykładowy projekt, który ma poszczególne pozycje kosztorysu, na przykład tutaj pozycję kosztorysu wychowawcy i drugą materiały do zajęć i poszczególne dokumenty kosztowe, które już wydaliśmy i które tutaj wprowadziliśmy do tego dokumentu. Zsumowanie na każdej pozycji kosztorysu, ile było, ile zostało wydane, ile pozostało do wydatkowania i tak samo w całej dotacji. W związku z tym to jest takie drugie narzędzie, które może być przydatne. Tak jak mówię, właśnie zaraz sobie wejdziemy i pokażemy, jak to wygląda w aplikacji, ale tak, na ten moment tutaj już była burza, burzliwe różne komentarze na czacie, ale powiedzcie właśnie, jak to wygląda w tej chwili u Was w organizacji. Jakbyście mogli na skali od 1 do 5 powiedzieć, jak Wy radzicie sobie z tymi bieżącymi rozliczeniami w organizacji. Jeden to jest, aha, ktoś już pisał, jeszcze nie wie, co to jest. Jeden to będzie, jest to dla nas, mamy bardzo pod górkę, jesteśmy tym mocno, jesteśmy tym bardzo obciążeni i przysypani, nie mamy na to czasu, jakkolwiek to rozumiecie. A pięć to jest, idzie nam świetnie, mamy to bardzo dobrze płynnie ogarnięte. Jakbyście mogli się podzielić od 1 do 5. 1 słabo, 5 mamy to ogarnięte na 5. Super. 5, 1, już mamy pełen rozstrzał. Aha, 3, 1. Dobra. 4. 0, bo nie ma czego. 0, bo nie ma czego ogarniać. Ok. Właśnie, jeżeli chcecie się podzielić też komentarzami, co przez to rozumiecie, albo jak to u Was wygląda, to zachęcam. 4. Pomaga mi Trello i Excel z uprawnieniami. Okej, czyli macie już przygotowane, domyślam się, własne narzędzie. 3. Słuchajcie, wiele organizacji, właśnie 5 w arkuszach Excela Wam idzie bardzo dobrze. Super, to się bardzo cieszę. To jest... Jeśli chcecie się podzielić, może macie jakieś specjalne nazwy na swoje Excele. To jest jedna z takich rzeczy, którą kolekcjonujemy w spotkaniach z organizacjami. Zdarzają się organizacje, które te swoje Excele nazywają na różne sposoby. Niektórzy mówią na nie Turbo Excel. Zdarzyła nam się organizacja, która dołączyła do 2 do 2 i mówiła o tym, że ich Excel był piękny jak zachód słońca, bo już tak był dobrze dopasowany do działania ich organizacji. Natomiast tu jest, nie cierpię Excela, bo kojarzy mi się z matematyką, której nie cierpiałam i to jest częste doświadczenie, słuchajcie, w organizacjach pozarządowych, że nie wszyscy lubią te Excele, część osób się w nich gubi. Też z naszego doświadczenia wynika, że część osób
Nawet jeśli jest jedna, dwie osoby w organizacji, które są bardzo biegłe w Excelach, to kłopot jest z tym, że inne osoby w zespole ich nie lubią, że są podatne na problemy związane z drobnymi błędami, z tym, że łatwo jest popsuć formuły. Także widzimy, że te obciążenia się bardzo często przekładają. Z takiego, wydaje się, to jest bardzo techniczny problem, prawda? Czy ja umiem Excela, ale on się przekłada na wszystko to, o czym mówiliście na czacie, czyli na ilość pracy, którą macie, na te 22 godziny pracy na dobę, na obciążenia psychiczne związane z poczuciem odpowiedzialności. Kiedy rozmawialiśmy, na bieżąco rozmawiamy z organizacjami, które dołączają do 2 do 2 i na pytanie, co towarzyszyło jakby wdrożeniu aplikacji u Was w organizacji, na przykład słyszymy, że było to wzruszenie. Dosyć mnie zdziwiło to sformułowanie, ale okazuje się, że to było wzruszenie związane z tym, że jakby część tej odpowiedzialności za pilnowanie formuł, wdrażanie zespołu zeszła z barków osoby, która musiała koordynować tak, te wszystkie bieżące uzgadnianie projektów. Także widzimy, że aplikacja, którą za chwileczkę Natalia pokaże, pomaga zebrać w całość te różne obszary, o których tutaj mówiłyśmy, zarządzania finansowego, ale również odciążyć nas z tej pracy i troszkę ją usprawnić. I myślę, że możemy teraz przejść do aplikacji. Teraz Pokażę udostępnię sobie ekran. akcję. Widzę, że już się wyświetla. Potwierdź, proszę. Tak, wszystko widzimy. Pokażę teraz kilka najważniejszych funkcjonalności, które my określamy jako najważniejsze i najbardziej przydatne. I zacznę może od samej góry. Aplikacja jest tak skonstruowana, aby realizować wszystkie źródła przychodowe przychodzące do organizacji, czyli to, o czym mówiłam wcześniej, czy to odpłatna, czy gospodarcze, czy składki członkowskie, czy 1,5%, czy granty, dotacje, wszystko to traktowane jest jako projekty w aplikacji i jako źródła przychodowe, których aplikacja pilnuje. Pokażę teraz przykładowy kosztorys jednego z wybranych projektów. Wszystkie dane, które tutaj widzicie, to są dane testowe, które my pokazujemy na potrzeby szkoleń, wdrożeń i innego typu podobnych wydarzeń jak dzisiaj. Wprowadzamy sobie kosztorys. Ja go trochę zminimalizowałam, żebyście widzieli pełne okno. Czyli kosztorys tu jest akurat nie grantu, dotacji. Wpisujemy sobie kwoty, które są przypisane do dotacji, wpisujemy sobie kwoty przypisane do wkładu finansowego, jeżeli występuje, oraz do wkładu niefinansowego, jeżeli występuje. Widzimy koszt całkowity, czyli widzimy kwoty, na które opiewa nasz projekt grant, dotacja. Następnie kolejne kolumny będą nam pokazywać, jaka jest realizacja, czyli ile już wydatkowaliśmy z danej pozycji naszego kosztorysu projektu. A następnie w pozostałych kolumnach będziemy widzieć, ile jeszcze nam pozostało do wydatkowania. I tak na przykład materiały na warsztaty widzimy, że mamy do wydatkowania z dotacji jeszcze 3430 zł. Aplikacja będzie nam w stanie rzeczywistym pokazywać te przeliczenia. A teraz pokażę, w jaki sposób będziemy mogli sobie dodać dokument, który pokaże nam zmianę w naszym projekcie. Zatrzymam się na tym 3430 w materiałach i za pomocą dodaj będę mogła dodać dokument, czy to fakturę, czy to rachunek, czy to listę płac oraz umowę wykonawcę czy wkład niefinansowy. Na przykład, tak jak wspomniałam, fakturę. Nadajemy jakiś jej numer. Wpisujemy, czego dotyczy. Materiały na kategorię dotyczyła warsztaty. Określamy kwotę brutto, na jaką opiewa ten dokument. Wpisujemy datę wystawienia. Jeżeli znamy, wpisujemy datę zapłaty. I określamy, jaka była forma zapłaty tego dokumentu. Wiemy, że czasami grantodawcy od nas oczekują, żeby generować potwierdzenia przelewów albo potwierdzenia przyjęcia gotówki, różne wymogi, więc aby mieć możliwość wyselekcjonowania, który dokument jest, którą był zapłacony, którą formą zapłaty, więc wybieramy formę zapłaty. Podstawowe dane do dokumentu są wpisane, a teraz potrzebujemy go przypisać do projektu bądź do kilku projektów.
Jeżeli całość kosztu chcę umieścić w jednym projekcie, całość kosztu ściągam sobie na dekret, czyli przypisanie to, co będę chciała przypisać do projektu. Określam, czy chcę finansować ten dokument jako dotację, czy jako wkład własny wykazywać. Wybieram dotacja i wybieram sobie projekt, do którego chcę to przypisać. Zobaczcie, wyświetlają się wszystkie projekty, które przed chwilą pokazywałam, czyli projekty aktywne, które występują w organizacji. Wybieram projekt i od razu wybierają się pozycje, podświetlają się pozycje kosztorysu, które występują w tym projekcie. I mówiliśmy tutaj o materiałach na warsztaty. Jeżeli jest potrzeba, że jedną kwotę z faktury pokrywam z kilku projektów, dodaję sobie kolejny dekret, zmniejszając dekret pierwotny. Aplikacja pokazuje mi, ile mam jeszcze do zadekretowania na dokument, więc te 200 zł będę chciała pokryć na przykład z działalności gospodarczej. I pojawia nam się kolejna opcja. Aplikacja jest dopasowana do każdej formy prowadzenia działalności, czy to jest ktoś VAT-owcem, czy ktoś nie jest VAT-owcem, czy prowadzi gospodarczą na VAT-cie i tak dalej. Tu jest akurat nie działalność gospodarcza owatowana, więc potrzebuję wykazać, w jakiej wysokości kwota netto jest dla tej części dokumentu. I wybieram sobie, z czego chcę to pokryć. Całościowo zadekretowany dokument zapisuję. Przenosi mnie na listę faktur, wszystkich faktur z projektów aktywnych. Jeżeli potrzebuję sobie taki dokument wyszukać, szukam za pomocą wyszukiwarki, kwota, nazwa, numer. A jeżeli potrzebuję sobie wysortować za pomocą sortowania, to po kwotach, po datach, rosnąco, malejąco, czego potrzebuję. Jeżeli coś wrzucam do aplikacji, wszystko mogę to wyeksportować za pomocą eksportu i do najczęściej pojawiających się rozszerzeń Excel, HTML, CSV, czasami PDF i dalej mogę pracować na dokumentach, na raportach albo przekazywać je na przykład do księgowości. Spójrzmy teraz na projekt, który przed chwilą dodałam, dokument. Materiały na warsztaty było 3430, teraz widzimy 2630 pozostało. Jeżeli sobie rozwinę plusem, od razu będę widzieć wszystkie dokumenty przypisane do tej pozycji kosztorysu i na końcu pojawia się właśnie ten dokument na 1000 zł, a 800 zł przypisane do tego projektu. Tak wygląda podgląd realizacji tego projektu. Jak prowadzimy granty, dotacje i jak prowadzimy projekty, gdzie mamy grantodawcę, który oczekuje od nas specyficznego opisu na tyle dokumentu, jest taka funkcjonalność w aplikacji jak pieczątka. Dzięki tej pieczątce będziemy robić takie mini programowanie, dawać znać aplikacji, co ma się znaleźć na tyle tego dokumentu. Zapisujemy, jak będzie miała wyglądać ta pieczątka, a później pozostanie nam tą pieczątkę wygenerować. Tutaj pokażę przykładową pieczątkę, jak wygląda w dwóch wersjach. Możesz powiększyć. Tak. Już się powiększyło? Tak, już teraz jest chyba lepiej widoczne. O, teraz jeszcze. Tutaj mamy akuratnie dokument, który jest przypisany do dwóch projektów i zawiera dwie różne pieczątki. Jedna jest pieczątka w formie tabelarycznej, druga jest pieczątka w tekście jednolitym, więc możemy też dla każdego projektu ustawiać inne pieczątki i pozostaje nam to tylko wygenerować. Albo wygenerujemy sobie pieczątkę dla jednego dokumentu, albo możemy wygenerować pieczątki dla wszystkich dokumentów w ramach jednego projektu. Dobrze, to mamy pieczątki. Trochę już powiedziałam o eksporcie, bo kolejną rzecz, którą chcę pokazać, to są raporty. Możemy generować sobie zestawienia faktur i rachunków, możemy generować sobie zestawienia ze względu na rodzaj kosztów, ze względu na źródło finansowania. I to są sprawozdania dedykowane danemu projektowi. Ale jeżeli będziemy potrzebować na przykład zestawienia wszystkich faktur za dany okres czasu, wybieramy sobie ten okres czasu, na przykład okres jednego miesiąca, generujemy i mamy wszystkie dokumenty ze wszystkich naszych projektów w okresie czasu, którym zaznaczyłam, wraz z dekretami, czyli z informacją, gdzie zostały przypisane
czy z formy dotacja, ze źródła finansowania dotacja, czy też z wkładu własnego. Możemy to wyeksportować i mamy na przykład gotowe zestawienie dla księgowości. Dobra. Ostatnia rzecz, którą będę chciała pokazać, to jest budżet. O czym pokazałyśmy screen na prezentacji, to mamy, teraz pokażę nieco większym widoku. Zakładamy sobie planowane koszty. Określamy, dzielimy sobie tak, jak potrzebujemy, czy na koszty stałe, czy na wynagrodzenia, czy na koszty zmienne. Po prostu tak, aby wszystkie koszty znalazły się w planowanych kosztach w naszym budżecie. Następnie łączymy sobie projekty realizowane w aplikacji z tym naszym budżetem. Dzięki temu widzimy, która nasza kategoria budżetowa jest realizowana w jakiej wysokości z którego projektu. Czyli widzimy całe przychody, widzimy to, jak wygląda to na bilansie koszty versus przychody, ale też widzimy, jakie jest obecne wydatkowanie, czyli jaka jest procentowa realizacja względem kosztów i względem przychodów. I oczywiście możemy sobie to eksportować i dalej na tym pracować. Jak się dzieje z tym budżetem? W założeniu jest tak, że prowadząc projekty w aplikacji i ustawiając sobie tylko ten budżet, z automatu dzieje się tutaj to wydatkowanie i z automatu następuje nam procentowa realizacja kosztów i przychodów. Więc jednorazowo robimy, w kwartalnych odstępach czasu sprawdzamy, czy pozycje kosztorysu są aktywne, łączymy z przychodami i widzimy, jaka jest realizacja naszego budżetu. Dobra. Jak się wam na to patrzy i jakie wam się na teraz pojawiają obiekcje na temat aplikacji? Tak jesteśmy ciekawe. To jeszcze było kilka pytań, więc może sobie też się odpowiemy do tych pytań. Było pytanie o podstawę prawną opisów, czyli tych pieczątek na odwroty dokumentów. To już zależy od Was, ponieważ część organizacji zobowiązuje się do nanoszenia opisów na dokumenty w umowach grantodawczych, które podpisuje z grantodawcami. Dostajecie tam często taką formatkę, więc ona może być użyta do tego. Część organizacji używa do wewnętrznych opisów, tych, które w kontakcie z księgową są niezbędne, tak? Czyli nie robią też tego ręcznie, tylko już wszystkie dane takie podstawowe, które potrzebują nanieść, również mogą to zrobić. Wtedy ten opis będzie krótszy. Było pytanie o to, czy można przetestować aplikację, albo czy można z niej zrezygnować. Oczywiście można jak najbardziej też rezygnować, a jeżeli chodzi o okres testowy, to też otwieramy takie konta i tutaj wklejam nam na czat w tej chwili link do formularza kontaktowego. Możecie tam go wypełnić. Jeśli byście byli zainteresowani albo mieli jakieś pytania, to jak najbardziej można to tutaj się zgłaszać do nas. Dobra, to chyba tam było pytanie o cenę. Tak, możesz jeszcze pokazać dokładnie. Tak wygląda cennik aplikacji. Aplikację można nabywać, płacić w formie miesięcznej i tutaj jest ta pogrubiona kwota, albo w cyklu rocznym są to kwoty brutto. I kwoty są ustalone na podstawie przychodów, które wynikają ze sprawozdania finansowego organizacji, więc w zależności od tego, kto ma jakie przychody, to takiej wysokości płaci za dostęp do aplikacji. I co roku weryfikuje się sprawozdanie finansowe i znowu wybiera próg, w którym się organizacja znajduje. Wynika to z tego, że wiemy, jaki jest zakres działań organizacji. Są lata, które są bardzo dobrymi latami, ale są lata, które są gorszymi latami. Więc jeżeli się tak dzieje, to organizacje po prostu płacą albo korzystają z dostępu do aplikacji proporcjonalnie do tego, jakie mają przychody. I też pokazujemy tutaj organizacje, które do 80 tysięcy osiągają przychody, miały i mieć będą dostęp do aplikacji za darmo. Więc weryfikujemy sprawozdania finansowe, bądź też jeżeli nie ma sprawozdań finansowych, organizacje są świeżo co rozpoczęte, to do kolejnego sprawozdania mają dostęp za darmo. Jeżeli nie przekroczą 80 tysięcy, w kolejnych latach jest podobnie.
Razem z dostępem jest oczywiście wsparcie, czyli stały helpdesk, support aplikacji, bo ona jest stale supportowana i rozwijana również o nowe funkcjonalności. I tak naprawdę takie konsultacje, które są trochę formalne, trochę nieformalne, ale dużo organizacji sięga do naszego zespołu z wszelkimi pytaniami. Tutaj nawet jak się pojawiały pytania o na przykład podstawę prawną tych opisów, czy wszelkie inne wątpliwości, to rzeczywiście organizacje do nas wracają, a my albo odpowiadamy jakby zgodnie z naszą wiedzą, przekierowujemy dalej, jeżeli to są bardziej specjalistyczne pytania. Także staramy się tych pytań nie pozostawiać bez odpowiedzi. Tutaj komentarz Zapraszam. Barbary, prościej mi w programie księgowym. Rozumiemy to, jeżeli ktoś jest księgowym, porusza się w programie księgowym i te zestawienia są dla niego w pełni wystarczające, to my tutaj nie zachęcamy do tego, aby korzystać z aplikacji. Aplikacja nie jest programem księgowym, jest programem dla osób pracujących w organizacji, jak koordynując projekty, zarządzając organizacją. Rozdzielamy te dwie gałęzie finansów od księgowości, bo to jednak jest coś innego. Natomiast bardzo Reszta, wiele. tak. Jeszcze Lucja tutaj, przepraszam, dodaje, że to narzędzie uważam za pomocnicze do działań księgowych. Mamy takie doświadczenie, że to wręcz księgowi zgłaszają się do nas, abyśmy zakładali konta dla organizacji, w których pracują, gdyż to właśnie znacznie usprawnia pracę i księgowych, a później koordynujących, zbierających wszystko. Nawet zewnętrzne księgowości, słuchajcie, jakby zgłaszają się do nas, czy to są zewnętrzne biura księgowe, gdzie uczą się o aplikacji 2 do 2, bo jedna organizacja korzysta i potem zaczynają przysyłać do nas kolejne organizacje, bo księgowi mówią, że o 90% potrafi spaść ilość błędów, które organizacje robią przy księgowaniu poszczególnych projektów. No a organizacje szacują, że to, słuchajcie, bo pamiętajmy, że rozmawialiśmy o tej całości zarządzania finansami w organizacji i naprawdę dużo rozmawiamy z organizacjami, które z tego korzystają i szacują, że to jest 30-50% czasu, który przeznaczały na obrabianie tych tabel, tak, tworzenie tych raportów, kontakty z księgowością, wyjaśnianie rzeczy, przygotowywanie sprawozdań do projektów poszczególnych, oszczędzają dzięki temu, że wszystko to trzymają w jednym miejscu. Ale oczywiście to jest, słuchajcie, zawsze do Waszej decyzji i nie, to nie jest rozwiązanie dla każdej organizacji, chociaż myślimy, że dla wielu. Także jeśli byście byli zainteresowani, to zachęcamy, żeby to sprawdzić. Może Natalia jeszcze wkleisz tutaj właśnie nasze kontakty. A my co, jedziemy na razie dalej z tematem szkolenia, bo słuchajcie, zostały nam cztery Zostało minutki, kilka minut. ale zgodnie z obietnicą przekroczymy magiczną godzinę, ponieważ chcemy jeszcze porozmawiać o kilku takich, powiedzmy, bardziej miękkich obszarach zarządzania organizacją. Ale tak jak nas Mateusz na początku przedstawił, my łączymy to doświadczenie Natalii, takie biznesowe, stricte zarządzania finansami, z takimi miękkimi obszarami, które szczególnie w organizacjach się bardzo mocno zazębiają. To myślę, że nikomu tutaj nie trzeba tego tłumaczyć, tak? Natomiast jak my widzimy te obszary, które są ważne we współpracy w zespole? Posłuchajcie, organizacje pozarządowe to jest zawsze zespół. Nawet jeśli to jest jedna osoba, która prowadzi fundację, no to ma księgową albo kogoś, kto jest, nie wiem, wolontariuszem informatykiem, kogoś, kto wolontariacko prowadzi social media, więc jakby to, słuchajcie, to są zawsze zespoły. I one są z jednej strony naszym zasobem, ale też widzimy, że brak procedur, zasad współpracy jest czymś, co często powoduje kryzysy w organizacjach. I znowu, kiedy mówimy o tym, jak zbudować te solidne podstawy, żeby mieć tą trampolinę i żeby móc spokojnie przyjąć tą dotację 200 tysięcy euro, to oprócz tych działań związanych takich stricte z zarządzaniem finansami, widzimy, że również uporządkowanie współpracy w zespole jest tym jakby takim kluczem do sukcesu, tak? Bardzo często spotykamy się, słuchajcie, z organizacjami, nawet takimi, które, nie wiem, działają 20 lat, mają po kilkudziesięciu współpracowników, których nie ma żadnych procedur, zasad działania, tak? Bo liderom wydaje się, że wszystko jest jasne i dla nich wszystko jest jasne, oni wiedzą, co zrobić z daną fakturą, wiedzą, co zrobić, jeśli się, nie wiem, zepsuje poczta e-mail albo jak założyć nowe konto. Ale kiedy chcemy się rozwinąć, chcemy zatrudniać nowe osoby, a przy 200 tysiącach euro, ktoś powiedział właśnie, że tutaj potrzebny będzie rozwój zespołu, to okazuje się, że dla nowych pracowników to nie jest jasne. Oni się albo gubią, albo może często organizacje
mają taki problem, że próbują rozwinąć zespół i nie wiedzą, dlaczego kolejne osoby się tak łatwo nie wdrażają, tak? Mamy ten nasz świetny, korowy, czteroosobowy zespół czy trzy, ale nie możemy się rozwinąć o kolejnych pracowników, bo oni jakoś tak nie mogą do nas dołączyć. No i właśnie. Dlatego też mówimy, że takim kluczem do sukcesu w tej współpracy w zespole jest tworzenie przyjaznych procedur. Wiemy, że organizacje pozarządowe często boją się takich sformułowań jak procedury, regulaminy czy też polityki, a my trochę chcemy odczarować również ten obszar. Bo słuchajcie, naszym jako liderów, osób zarządzających w organizacji, zadaniem jest spisać, wdrożyć, bo samo spisanie nie wystarczy. Wdrożyć, czyli włożyć tę energię w przekazanie pewnych zasad i przestrzeganie ich, tak? Czyli stanie na straży później różnym praktykom w organizacji. Tutaj była ta poruszana właśnie ten kwestia chociażby obiegu dokumentów, prawda? Że już z fakturami się gubimy, nie wiemy, gdzie co jest, coś wpływa nam na cztery różne maile. Więc słuchajcie, takim podstawowym dokumentem, który rekomendujemy w organizacjach, jest procedura obiegu dokumentów. Tak? Zastanówcie się nad tym, jak wyglądają. To mogą być bardzo proste kroki. Tutaj jest to w ogóle w formie graficznej, tak? Jaki jest właśnie ten cyrkulacja dokumentu danego finansowego w waszej organizacji? Ale jaka jest, jak przygotowywane są umowy zlecenie w waszej organizacji, tak? Bardzo często jest tak, że na przykład tworzymy no, mamy nowy projekt, zatrudniamy nowego koordynatora, a potem znowu wychodzą problemy, bo on na przykład właśnie nie dał znać o tym, że zatrudnia osoby w oparciu o umowę o zlecenie, tak? Nie sprawdził z nimi nie przygotował oświadczeń podatkowych, które nam służą do zgłoszenia o ZUS. A dlaczego tego nie zrobił? Cofnijmy się o krok. Bo nie ma takiej jasności, tak nie miał takich jasnych procedur, nie wiedział, jak to krok po kroku zrobić. Jeśli zastanawiacie się, jak takie procedury przygotować, to taką naszą wskazówką jest, że to jest tak jak na dobrych portalach plotkarskich, po prostu zawsze należy sobie odpowiadać na takie trzy podstawowe pytania: co, kto i kiedy. Tak, czyli zastanawiać się, jaki jest ten obszar, nie wiem, działania, odpowiedzialności. Tak, potem kto jest za niego odpowiedzialny, ewentualnie na przykład do kogo te dane są kierowane, albo z kim są konsultowane, i potem kiedy. To też jest bardzo ważne. Bardzo często koordynatorzy nie wiem, wiedzą, że mają przygotować umowę, prawda? Wiedzą, że powinni dać dane do umowy, ale kiedy? Do kiedy? Do kiedy w trybie miesięcznym? Do kiedy przed podpisaniem umowy, prawda? Do kiedy trzeba zgłosić do ZUS-u? Bardzo często okazuje się, że w zespołach ta wiedza nie jest oczywista. Tak, czyli te trzy pytania, co, kto, kiedy, to jest taki jak baza do stworzenia tych naszych procedur. Ostatni Kiedy krok organizacja. chyba. Słucham? Mówię, że jeszcze nam ostatni krok został. Tak. I tutaj pomocne procedury, czyli jakie mogą być te podstawowe dokumenty, to tutaj macie na tym screenie obieg dokumentów, zakres odpowiedzialności stanowisk, zamawianie rachunków. List płac i procedura zakupowa oraz grant flow, czyli praca właśnie z grantem, z projektem dotacyjnym. I słuchajcie, ostatni krok to jest w zespole, pamiętajcie o sobie, czyli o was. Zakładam, że tutaj jesteście osobami koordynującymi, liderującymi w waszych organizacjach, więc pamiętajcie o waszej roli, że to jest ta rola właśnie możliwości spojrzenia z lotu ptaka. I słuchajcie, wasze organizacje rozwiną się o tyle, o ile wy się rozwiniecie. I dobrze wiemy, jak to jest łatwo dać się pochłonąć w bieżącej pracy, zwykle łączymy kilka ról w organizacji, będąc liderami i liderkami. Natomiast jeśli my sami nie damy sobie tej przestrzeni na tą właśnie pracę zarządczą, liderską, to nasza organizacja też nie pójdzie do przodu. Tutaj takie cztery podstawowe kroki dla nas, czyli mieć ten czas na podsumowywanie, planowanie, na to, żeby dbać o nasz zespół. Każdy zespół jest inny, więc to są różne kroki. Tworzyć właśnie te służące zasady, ramy, procedury, regulaminy i dbać o ich wdrażanie i przestrzeganie. Tak? Więc to tak bardzo szybko. O narzędziach już mówiłyśmy, więc myślę, że tutaj ten slajd możemy na teraz pominąć. I jeszcze Natalia, może o opiniach tych, którzy współpracują z aplikacją 2 do 2.
Tak, i dosłownie ostatnie dwie informacje. To jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Młodzieży Dom Aniołów Stróżów Maciej Rogusz. Aplikacja 2 do 2 to kompletne narzędzie dla NGO. Dzięki 2 do 2 monitorujemy źródła, różne źródła finansowania w jednym miejscu i nie są nam potrzebne inne programy do zarządzania finansami. I tu druga wybrana opinia jednego z użytkowników. Obecnie realizujemy zdecydowanie więcej projektów niż przed używaniem 2 do 2, ponad 20 w roku. Jest to możliwe właśnie dzięki 2 do 2. Wiąże się to z tym, że aktualnie nie przytłacza nas ilość dokumentacji związana z każdym projektem, więc tymi samymi siłami koordynatorów jesteśmy w stanie zrobić znacznie więcej. I tutaj Magdalena z Fundacji Edukacji Społecznej. Tak, przebrnęłyśmy 4 minutki po czasie, więc całkiem nieźle. Jeżeli będziecie chcieli przetestować aplikację, to tutaj macie link na czacie do zarejestrowania się. Zostawcie nam dane do siebie, a założymy wam taki dostęp testowy. Podczas dostępu testowego jest możliwość umówić się z nami na takie spotkanie wdrożeniowe, na którym to opowiadamy o większej liczbie funkcjonalności aplikacji oraz odpowiadamy na pytania, jakie wykorzystać w indywidualnej pracy danej organizacji. Standardowo ten dostęp jest ważny 7 dni, ale jeżeli będzie potrzeba nieco go przedłużyć, to też prosimy o informację. I jest taka możliwość. Również słuchajcie, jeśli chcielibyście otrzymać od nas tą prezentację, bo jest w niej trochę takich wskazówek, może na przykład ktoś chce tą pracę podejrzeć sobie jeszcze raz, przypomnieć tą pracę z budżetem, czy jakieś inne wskazówki, zachęcamy, możecie się z nami skontaktować przez też formularz ten rejestracyjny, możemy podesłać prezentację, więc zachęcamy do pozostania z nami w kontakcie. No dobrze, to czy macie na koniec jeszcze jakieś pytania do nas albo coś? Poproszę prezentację. To Oskar, jakbyś wysłał nam wiadomość, to my ci po prostu Odpowie, odpiszemy. odpowiedzi na maila. Świetnie, Małgorzata Małgorzata, również. również na maila, słuchajcie, na tym formularzu poprosimy o wiadomość. W ten sposób nam nie umkną wasze zgłoszenia. Justyna pyta, jak aplikacja łączy się z aplikacjami księgowymi. Księgowi, którzy korzystają z systemu, generują sobie czy to HTML, czy CSV i zasysają sobie to do swojego programu księgowego. To jest to, jak się aplikacja. Czyli takiej pełnej integracji nie ma, natomiast jest możliwość wygenerowania pliku i zaimportowania do innego programu. Tutaj Warto też było, Lucja pięknie dziękujemy. o prezentacji, także warto było poświęcić czas. Dzięki za te słowa. My też wierzymy, że słuchajcie, zatrzymanie się i jakby pomyślenie o tym, co mogę u siebie usprawnić, jak to może działać lepiej, to jest pewna inwestycja, która w przyszłości się zwraca. Także tego właśnie Wam życzymy. My jako Fundacja Fani Mani w pełni się z tym zgadzamy, bo to, co powiedziałyście, było bardzo ważne, żeby uporządkować te działania w zespole, żeby zespół wiedział, co ma robić. Nie będę ukrywał, my jako Fundacja Fani Mani pomagamy przeróżnym organizacjom, mniejszym, średnim i większym. No i tutaj mogę się pod tym podpisać, że czasem naprawdę nie wszystkie rzeczy są uporządkowane, nie wszyscy wiedzą, co mają robić, a jeżeli nie wszyscy wiedzą, co mają robić, to nagle się okazuje, że ta efektywność spada. No i tych podopiecznych, jakość tych podopiecznych może spaść. Robienie nowych projektów może zostać zaburzone, no przez to, że gdzieś tam liderzy, zarząd organizacji nie dopilnował jakiegoś totalnego elementu. Więc mega Wam, Natalio i Magdo, dziękuję, że przedstawiłyście nam na sam koniec właśnie taki porządek, tak zwany urnąg, jak ma to wyglądać, jak warto, żeby to wyglądało u Was w organizacjach. I tak spokojnie nagranie będzie dostępne. Postaramy się jak najszybciej wysłać Wam mailowo to nagranie, żebyście mogli sobie je odtworzyć, bo tutaj przepiękne informacje zostały podane. Ja zachęcam i zapraszam do tego, żeby ten tydzień testowy z aplikacją
sobie zrobić, bo to naprawdę bardzo fajnie otwiera też umysł i pokazuje Wam ten wachlarz możliwości aplikacji, więc serdecznie, serdecznie polecam, żebyście mieli łatwiej. Po to robimy te spotkania, te webinary, zazwyczaj raz w miesiącu, żeby pomóc organizacjom w tym temacie, a tych tematów jest wiele do ogarnięcia w NGOsach, więc temat finansowy jest strasznie ważny, bo bez niego później będzie Wam trudniej. Okay. Więc Natalio i Magdo, serdecznie, serdecznie Wam dziękuję za to, że poświęciłyście czas i pokazałyście, jakie są fajne zalety tego zarządzania Waszymi pieniędzmi, pieniędzmi fundacji, pieniędzmi stowarzyszeń, czyli naszych uczestników spotkania. Super, super. Jeżeli ktoś naprawdę jeszcze ma teraz pytanie, to dajcie znać od razu teraz na czacie. Ja też tutaj odpowiedziałam na jedno pytanie, bo była uwaga, że w 7 dni się nie zdąży przetestować. Jeśli potrzeba, my wydłużamy okres testowy. Natomiast z doświadczenia wiemy, że zwykle 7 dni wystarcza. W tym okresie my też zakładamy Wam konto, wysyłamy filmik instruktażowy i umawiamy się na spotkanie indywidualne, wdrożeniowe. I naprawdę wierzcie nam, że po takiej pigułce wiedzy Wy jesteście w stanie zobaczyć, jakby jak ta aplikacja się może dostosować do waszej organizacji. Jak ją możecie u Was wykorzystać i czy to jest coś, co Wam pomoże. Ale oczywiście, jeśli ktoś będzie potrzebował wydłużyć ten okres testowy, to nie ma problemu. To już w indywidualnym kontakcie. Przepięknie, na majówkę ktoś może sobie przedłużyć i zrobić sobie majówkę z księgowością, rozliczeniem projektu i sprawdzaniem wszystkich funkcji aplikacji, więc to jest też fajny pomysł. Jednakowoż zachęcamy do tego, żeby to serduszko z tym zachodem słońca też mogło, drodzy liderzy i liderki, być u Was na majówkę, żeby czasem odpocząć, odsapnąć, żeby nie zawsze po 22 godziny na dobę działać, żeby mieć taki oddech swój własny, bo to jest też bardzo mocno potrzebne w NGOsach. Bardzo się mocno, Mateusz, z Tobą zgadzam i słuchajcie, wykorzystajcie majówkę jednak do odpoczynku, do chwili, do pomyślenia, że nawet jeśli się wali, pali, to jednak mogę mieć ten dzień, dwa, cztery wolnego, a nie tutaj do przechodzenia, pobijania rekordów w ilości roboczych godzin na dobę. Życzymy Wam sobie tego i my, i wszystkie organizacje pozarządowe, żebyśmy mieli czas też dla siebie, żebyśmy mieli czas dla naszych projektów, finansów, rozliczeń, podopiecznych, bo to wszystko będzie wzrastać. I wtedy, kiedy my będziemy mieli na to czas, nasze projekty będą wzrastać, a z aplikacją jest taka możliwość, żeby po prostu robić to sprawniej, szybciej, intuicyjniej. Tak jest, dokładnie. Dzięki, Mateusz, za dobre słowa. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękujemy za olbrzymią aktywność na czacie, wszystkie pytania, za czas, który daliście sobie i Waszym organizacjom, żeby się czegoś nowego dowiedzieć i żeby usprawnić. Dziękujemy, dziękujemy i do zobaczenia już wkrótce, bo 15 maja kolejny taki webinar odnośnie też finansów, więc od razu można zapisywać 15 maja, godzina 12. Działamy z tym tematem, aby również finansowo wzbogacić Waszą organizację pozarządową, żebyście mieli więcej informacji merytorycznych i do zobaczenia. Natalio, Magdo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Super, genialnie. Do zobaczenia, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Cześć.